Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wojciechowska i pozdrawiam Was z Sycylii. Być może nie jest to pierwszy mój film, który oglądacie, ale dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Mieszkam na Sycylii od 14 lat, a od prawie 13 zajmuję się pośrednictwem w handlu nieruchomościami. Niedawno, właściwie kilka miesięcy temu, zainspirowana tym, co się dzieje na świecie i pandemią i tym, że jesteśmy coraz bardziej online, postanowiłam założyć mój kanał na YouTube, a także postanowiłam udzielać się trochę bardziej na Facebooku. Także znajdziecie mnie i na YouTube, i na Facebooku. Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. A to jest film, w którym opowiem o tym, jak wygląda proces zakupu przez agencję, proces zakupu nieruchomości przez agencję, z pomocą agencji i bez. Czy będę Was namawiać do korzystania z usług agencji? Czy one zawsze są niezbędne? Przekonajcie się sami. Ok, zaczynamy. Na początek chciałabym podziękować, naprawdę podziękować za taką ilość polubień. Ja wiem, zawsze dziękuję, bo kurczę, cały czas nowe osoby. Dziękuję Wam bardzo, świetnie. Ja się bardzo cieszę, że te filmy tak krążą i że się przydają, bo taka właśnie jest misja. Taki właśnie był pomysł, żeby po prostu pomóc jak największej ilości osób i wytłumaczyć przystępnie i po polsku tą całą problematykę związaną z zakupem nieruchomości we Włoszech. Ja pracuję na Sycylii, ale zasady są wspólne dla całych Włoch oczywiście. Dzisiaj mam ściągę, także ją wezmę, tu jest w zeszycie. Troszkę będę ściągać, żeby o niczym nie zapomnieć, ale zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach, dlatego że już teraz wiem, że tych pytań się gromadzi tyle, że tyle osób wysyła mi wiadomości, że najlepiej będzie, jeżeli zaplanuję transmisję na żywo, czyli live'a, w którym odpowiem na pytania do konkretnego filmu. I do tego filmu za kilka tygodni będzie transmisja na żywo z odpowiedziami na pytania. Także jeżeli jakieś pytania Wam się już teraz nasuwają na myśl, podczas gdy będę mówiła, jeżeli coś będzie niejasne albo chcielibyście, żebym o czymś dopowiedziała, zadajcie je w komentarzach, będę miała czas na przygotowanie się. Albo zapiszcie sobie w notesiku i zaskoczycie mnie podczas pytań i odpowiedzi na żywo. Zaczynamy. Czyli tak, ja przepraszam, że tak, ale umalowałam się, żeby było ładnie i teraz cały czas się martwię, czy czasem nie mam szminki na zębach. Zdarza się. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie. Od czego zaczniemy przy procesie zakupu nieruchomości? Oczywiście zaczynamy od znalezienia tej nieruchomości do kupienia, od znalezienia oferty, która nas interesuje. I w tym filmie nie będę się nad tym rozwodzić. Są najróżniejsze portale w internecie, przez które możecie szukać, albo możecie zadzwonić po prostu do jakiejś agencji, ona Wam zaproponuje to, co ma w ofercie, czy przejrzeć stronę jakiejś tam agencji z określonego miejsca. Zakładam w tym filmie, że znaleźliśmy już ofertę, która nas interesuje. Znaleźliśmy dom, który nas interesuje. I w tej chwili na przykład znajdujecie się jeszcze w Polsce, czy w jakimkolwiek innym miejscu, nie blisko tej nieruchomości, którą chcielibyście kupić. Jaki jest pierwszy krok? Oczywiście oprócz po prostu wsiadania w samochód, samolot i przyjechania obejrzeć. Jeżeli nie macie w pierwszej chwili takiej możliwości, nieruchomość trzeba obejrzeć porządnie na zdjęciach, dopytać się o szczegóły oferty, oczywiście dopytać się agencji, która proponuje lub właściciela, ale ważne, ja naprawdę nie polecam Wam kupowania nieruchomości, której osobiście nie obejrzeliście. Nie polecam tego naprawdę, dlatego że nawet jeśli wszyscy mają dobre chęci i nikt nikogo nie chce oszukać, a zakładam, że nikt nikogo nie będzie oszukiwał specjalnie, to po prostu każdy z nas ma całkiem inne subiektywne odczucia, oglądając każdą nieruchomość. Także nieruchomość, którą jesteście zainteresowani, radzę oglądać osobiście. W pierwszej chwili oczywiście mówicie, no nie będę przyjeżdżał w tych trudnych czasach, wydawał pieniędzy na bilet tylko po to, żeby obejrzeć jakiś tam dom, który mi się podobał na 10 zdjęciach, które zobaczyłem w internecie. Co wtedy? Wtedy warto umówić się na wizytę wirtualną. Wiele agencji już taką ofertę ma. Pomijając to, że już w samym ogłoszeniu mają virtual tour, czyli możecie sobie po prostu po zdjęciach trójwymiarowych całej nieruchomości pochodzić i obejrzeć wszystko. Ale nie zawsze to
nie każdemu po prostu to jest w stanie uzmysłowić, jaka ta nieruchomość rzeczywiście wygląda. Także warto umówić się, wiele agencji oferuje taką usługę, albo wysłać kogoś znajomego, żeby obejrzał tą nieruchomość dla Was, nagrał Wam filmy, bo na filmach często lepiej widać, lepiej można sobie zdać sprawę z rozmieszczenia pomieszczeń, z wielkości tych pomieszczeń, bo pamiętajcie, zdjęcia robione w profesjonalny sposób, szczególnie szerokokątnym obiektywem, bardzo często sprawiają, że pomieszczenia wydają się większe niż naprawdę są. Także na filmie na przykład to można lepiej ocenić. Także możecie wysłać kogoś zaufanego, znajomego, który mieszka blisko, żeby po prostu pojechał obejrzeć i Wam takie filmy nagrał, albo na przykład zadzwonił wideokonferencją i Wam to pokazał na żywo. Wtedy będziecie mieli możliwość obejrzenia i powiedzieć: słuchaj Zenek, a idź do tego konta, co tam jest? Bo nie czarujmy się, kto proponuje nieruchomość na sprzedaż i fotografuje ją, robi to w ten sposób, żeby ona się prezentowała jak najlepiej. Także zakładam, że raczej się zdjęć w Photoshopie nie obrabia, żeby ukryć plamę wilgoci na ścianie albo pęknięcie na fasadzie. Raczej się tego nie robi. Poważne agencje tego nie robią. Aczkolwiek na pewno, jeżeli dom ma akurat tam plamę, no to nie będę tak fotografować go na sprzedaż, żeby tą plamę wyeksponować, prawda? Będę eksponować to, co jest w nim najpiękniejsze. Także opłaca się obejrzeć, opłaca się wysłać bezstronną osobę, która po prostu ten dom dla Was obejrzy i Wam sfotografuje też te brzydsze kąty, żebyście mogli zauważyć wszystkie szczegóły i zdać sobie sprawę z tego, czy ewentualne wady, jakie ta nieruchomość ma, które widać, są dla Was do zaakceptowania czy nie. To jest taki pierwszy krok. Załóżmy, że taką nieruchomość już wybraliśmy. I teraz, jak wygląda proces zakupu? Najpierw powiem Wam, jak to wygląda przez agencję. Nie mówię, że z usług agencji trzeba korzystać. Usługi agencji to są usługi, czyli jest to coś, za co płacicie, żeby ułatwiło Wam życie, czyli żeby z jednej strony zaoszczędzić czas, a czas to pieniądz i każdy może powiedzieć, ja mam inne rzeczy na głowie, niż najpierw przestudiować to wszystko, na czym się nie znam, i potem dyskutować, potem na przykład dogadywać się z właścicielem, z którym może nie mam wspólnego języka. No pewnie są translatory w tej chwili, można się dogadać, no ale to wymaga czasu, prawda? Może nie mam na to czasu, wolę zapłacić agencji i zrobi to dla mnie agencja. Ale mogę chcieć zaoszczędzić, bo koszt agencji, tak zwyczajowo na przykład tutaj na Sycylii, to jest około 3% plus VAT, VAT na usługi pośrednictwa to 22% w tej chwili we Włoszech, czyli 3% plus VAT od ceny zakupu. Często wiele agencji, na przykład ta, z którą ja współpracuję, też tak robi, że poniżej jakiejś konkretnej kwoty ustala już stałe ceny. Czyli na przykład poniżej 60 tysięcy euro to już jest stała kwota 2000 euro plus VAT. Czy tam na przykład przy bardzo niskich cenach to jeszcze może być niższa. To już trzeba rozmawiać z konkretną agencją, ale orientacyjnie nastawiajcie się na mniej więcej 3% od ceny zakupu nieruchomości, jako cena agencji. Teraz tak, to jest usługa, za którą się płaci, tak jak mówię. Można zdecydować, że nie będziemy z takiej usługi korzystać, ponieważ poradzimy sobie sami. Wolny wybór oczywiście. Jak to wygląda przez agencję? I czy starczy agencja, czy potrzebujemy na przykład też architekta, prawnika? Mogą się przydać. To są zawsze dodatkowe usługi. Już tłumaczę. W idealnej sytuacji rozmawiacie z agencją, idziecie do agencji, oglądacie tą nieruchomość. Nieruchomość Wam się podoba i stwierdzacie, że będziecie ją chcieli kupić. Agencja powinna już mieć w biurze dokumenty tej nieruchomości. Czyli agencja już wtedy wie, kto jest jej właścicielem i to właściciel dał, tu się mówi, incarico, czyli, jeju, słuchajcie, zabrakło mi polskiego słowa. To właściciel poprosił tą agencję, żeby znalazła kupującego, właściciel lub kilku właścicieli. To ważne, słuchajcie, jeżeli właścicieli jest kilkoro, to wszyscy muszą się zgodzić na sprzedaż. Jeżeli choćby jeden się nie zgadzał, no to niestety nie można takiej nieruchomości tak łatwo kupić. Można? Można. Tu potrzebujecie prawnika.
Ale to jest dłuższa sprawa. Dobrze, co dalej? W idealnej sytuacji agencja ma podpis właściciela przy cenie sprzedaży, czyli wie, że ten dom dla właściciela kosztuje tyle. Właściciel zaakceptuje tę cenę. Możecie się targować, a możecie zaoferować tą cenę wywoławczą. To się bardzo rzadko zdarza we Włoszech. Ogólnie tu się wszyscy targują. W idealnej sytuacji mamy całą dokumentację nieruchomości, czyli agencja wie, że nieruchomość została zakupiona albo odziedziczona, albo darowana temu właścicielowi tyle i tyle lat temu, ma wszystkie kopie aktów własności, wie, kto jest właścicielem, wie, jak ta nieruchomość została wybudowana, są wszelkie pozwolenia na budowę, mapka odpowiada stanowi faktycznemu, super. Agencja już to wie i wtedy może Wam, agent nieruchomości może Wam powiedzieć, składamy ofertę. W idealnej sytuacji, jeśli są wszystkie dokumenty, po prostu składacie ofertę przez agencję i już. Zaraz będę mówiła o tym, jak ta oferta wygląda. Często, słuchajcie, i niestety takie są realia tutaj włoskie, często zdarza się, że jesteście zainteresowani jakąś tam nieruchomością, obejrzycie ją, podoba Wam się, a dopiero wtedy agencja jest w stanie wyegzekwować od właściciela dokumentację. Tam pokazują się niespodzianki. Niestety, ponieważ wielu właścicieli tutaj mówi, ja ci dam dokumentację, jak będziesz miał kogoś zainteresowanego. I wielu agentów włoskich na coś takiego przystaje. Także nie zdziwcie się, kiedy agent też całkowicie w dobrej wierze, chociaż tak naprawdę no, niezbyt profesjonalnie, wam powie, że ja dopiero teraz się dowiedziałem, że tu jest taki problem. To się zdarza. Dobrze. W takim razie zakładam, że obejrzeliście tą nieruchomość, spodobała Wam się ona, agencja nieruchomości ma wszystkie dokumenty, jest wszystko w porządku, sytuacja idealna. Będziecie składać ofertę. Ale co jeśli ten dom Wam się podoba, ale stwierdzacie, że no, brakuje w nim jednej łazienki i Wy bardzo chętnie mielibyście dwie łazienki i agent nieruchomości Wam mówi, no tu jest taki mały pokoik, w którym by można drugą łazienkę zrobić. Rzeczywiście mały pokoik jest akurat w wygodnym miejscu, tam by można zrobić łazienkę. Czy można polegać na takim słowie agenta nieruchomości, który Wam powie, że no tutaj łazienkę można zrobić? Nie. Znaczy, w dobrej wierze i agent nieruchomości prawdopodobnie nie będzie tego tak sobie omówił, ale tutaj właśnie może się Wam przydać architekt. To architekt Wam może powiedzieć, czy rzeczywiście to jest do zrobienia, czy rzeczywiście jest to do zrobienia legalnie, a tak naprawdę stuprocentową pewność to będziecie mieli tylko, kiedy ten projekt już przedstawicie i poprosicie o autoryzację w odpowiednim urzędzie. Że tylko w tym momencie, kiedy tą autoryzację dostaniecie, tą pieczątkę Wam przybiją, to tylko wtedy jest stuprocentowa pewność, że to można zrobić. No ale architekt oczywiście już się na tym zna i wie, co urząd zaakceptuje i co trzeba, o co trzeba pytać. Że to jest ten moment, kiedy może się Wam przydać konsultacja z architektem. Jeżeli na przykład w domu, który chcecie kupować, chcecie, uzależniacie już ten zakup od możliwości przeprowadzenia jakichś tam zmian, to wtedy radzę poradzić się architekta. No dobrze, zakładam sytuację idealną. Obejrzeliście dom. Dom Wam się podoba. Chcecie go kupić i agencja nieruchomości ma pełną dokumentację tego domu, nie ma żadnych wątpliwości co do niczego. Co jest następnym etapem? Następnym etapem jest złożenie oferty, żeby dogadać się z właścicielem co do ceny. I teraz tak, tu zaczynają się pierwsze różnice między zakupem przez osobę od osoby prywatnej bezpośrednio, od właściciela bezpośrednio, a agencją. Agencja będzie nalegała na ofertę na piśmie. A oferta na piśmie z zaliczką. I tutaj wielu klientów, szczególnie z zagranicy, mówi, no ale dlaczego? Ja chcę się najpierw dogadać. Ja będę zostawiał zaliczkę, a jak się okaże, że nie zaakceptują, a jak się okaże, że jest jakiś problem? To jest to, co musicie wziąć pod uwagę, rozważyć, co jest dla Was ważne, co jest dla Was istotne. Bo tak, po pierwsze, kiedy składacie ofertę na piśmie, musicie potrafić przeczytać to, co podpisujecie, prawda? W takiej idealnej ofercie, w takim druczku, który już agencje mają, są uwzględnione różne inne rzeczy, oprócz tego, jaką cenę oferujecie. Wy tam oferujecie po pierwsze cenę,
i czas, w którym te pieniądze jesteście w stanie właścicielowi zapłacić. Czyli ja na przykład nieruchomość, załóżmy, kosztuje 100 tysięcy euro. Ja chcę zaoferować 90, czyli oferuję 90. I mówię, że ja te 90 oferuję i jestem w stanie podpisać akt notarialny za 3 miesiące. To już jest oferta. Ale w takim druczku agencji powinny też być inne bardzo, bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, bardzo, bardzo ważną rzeczą jest, żeby tam było napisane, że ja oferuję te pieniądze tylko jeśli ta nieruchomość jest rzeczywiście bezproblemowa pod względem dokumentacji. Czyli powinno być wyszczególnione, że ja kupuję, wiedząc, że ta nieruchomość nie jest obciążona żadną hipoteką. I teraz tak, agencja na początku zwykle to sprawdza. Agencja zwykle to wie. Ale to notariusz sprawdzi to jeszcze raz, kiedy zaniesiecie mu dokumenty i będzie przygotowywał akt, i jeszcze raz przed samym podpisaniem aktu. Dlatego, że oczywiście hipoteka może wejść w każdym momencie i właściciel nawet w dobrej wierze może o tym nie wiedzieć. Także hipoteki będą sprawdzane jeszcze, ale my po prostu zabezpieczamy się, pisząc, że nie chcemy kupić, jeżeli hipoteka tam jakaś się pojawi. Oczywiście możemy kupić z hipoteką. To nie jest tak, że nieruchomości obciążonej hipoteką nie można kupić. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co się kupuje. Możecie zadecydować, nawet gdyby ta hipoteka się pojawiła, że będziecie kupować i tak. Ale musicie o tym wiedzieć. To pierwszy punkt. Drugi punkt. Jeżeli agencja Was informuje, że dokumentacja jest w porządku, czyli że jest wszystko to, co powinno być, że mapka i stan faktyczny się zgadzają, że to, jak ta nieruchomość została wybudowana, jest zgodne z prawem, no to Wy w tej ofercie powinniście też podpisać punkt, w którym jest napisane, że kupujecie tą nieruchomość tylko jeżeli została wybudowana zgodnie ze wszelkimi normami. I teraz, niektóre rzeczy, takie jak na przykład certificato di abitabilità czy agibilità, to już jest taki maksymalny certyfikat, który pokazuje, że nieruchomość naprawdę została wybudowana zgodnie ze wszystkimi zasadami i jest po prostu kompletna, jeśli chodzi o dokumentację, nie jest tak naprawdę niezbędny do zakupu. Można kupić nieruchomość, którego nie ma. Można kupić. To nie jest tak, że jeżeli nie ma tego certyfikatu, to w tym nie można mieszkać na przykład. Trzeba zobaczyć, z jakiego powodu nieruchomość nie ma certyfikatu abitabilita. Ponieważ powodem może być, że rzeczywiście tam jest jakiś problem, że na przykład, no nie wiem, sufity są za niskie i to ze względu na normy sanitarne po prostu nie zostało zatwierdzone. No to jest poważny problem, prawda? Ale może się okazać, na przykład w przypadku mieszkań w blokach, często tak jest, i w różnych kompleksach mieszkalnych, że kiedy firma budowlana oddała już te mieszkania do użytku i je posprzedawała prywatnym właścicielom, zobowiązała się, że tam w przeciągu kilku lat o te certyfikaty wystąpi i dostarczy, a potem zwinęła manatki i zniknęła, zbankrutowała. Bardzo często się to zdarza, szczególnie tutaj na południu Włoch, szczególnie tutaj na Sycylii. I co? Tego certyfikatu nie ma, bo nikt do niego nie wystąpił, bo on oczywiście kosztuje. W związku z tym firma chciała zaoszczędzić, no bo wybudowała budynek, w którym jest 30 mieszkań, musiałaby 30 takich certyfikatów dać wyrobić, zapłacić za nie i zwinęli manatki, nie chciało im się. No to wtedy trzeba tylko o to wystąpić. O to wystąpi właściciel, jeżeli to dla Was ważne. Można takie mieszkanie i tak kupić, ono tego certyfikatu nie ma, ale go nie ma, ponieważ nikt o niego nigdy nie wystąpił, a nie dlatego, że mieszkanie nie może go mieć, bo coś jest nie w porządku. Także trzeba rozróżnić te dwie sytuacje i trzeba zdać sobie sprawę z tego, że kiedy podpisujecie ofertę, tą właśnie ofertę waszą zakupu, możecie wyszczególnić, a właściwie musicie, powinniście wyszczególnić właśnie tego typu sprawy, że kupujecie, albo że na przykład wiecie, zdajecie sobie sprawę z tego, że mieszkanie nie ma certyfikatu abitabilita i kupujecie bez. Albo kupujecie tylko jeśli właściciel do daty aktu notarialnego zdobędzie ten certyfikat. Bardzo ważna sprawa. Często zdarza się tak, że oglądacie nieruchomość i agencja powie Wam, a tutaj ten pokoik został dobudowany na dziko, a tutaj ten tarasik został zamurowany na dziko,
ale właściciel już wie, że będzie musiał zapłacić za to tyle i zobowiązuje się to zrobić przed aktem notarialnym. Bo inaczej nie mógłby sprzedać tego, prawda? Co teraz? Tu też może przyjść Wam z pomocą architekt. To architekt Wam doradzi, bo oczywiście właściciel, ufamy, że poradził się jakiegoś architekta, który mu powiedział, tak, rzeczywiście możesz to zalegalizować, będzie Cię to kosztowało tyle i tyle. No i powiedzmy, będzie go to kosztowało kilka tysięcy euro, on tych pieniędzy nie ma i albo nie chce ich wyłożyć, jeżeli nie będzie miał pewności, że tą nieruchomość sprzeda. To się często zdarza. Także on czeka na tego potencjalnego kupującego. Co wtedy? Niestety pewności do tego, czy to rzeczywiście można zalegalizować i ile ta legalizacja potrwa, nie macie, póki to nie zostanie przeprowadzone. To jest ryzyko. Ryzyko głównie polega na tym czasie, dlatego że urzędy często, a już teraz, jak jest pandemia, to po prostu przedłużają takie sprawy. To potrafi się ciągnąć miesiącami. Także, przepraszam, bo zaczynam dywagować. Kiedy składacie ofertę, gdyby była taka sytuacja, to też możecie napisać na przykład: kupię tę nieruchomość za tą i za tą cenę, tylko jeśli właściciel do daty aktu notarialnego, który ja chcę podpisać za 3 miesiące, ureguluje tą sytuację. I teraz, gdyby się okazało, że właściciel nie zdąży, no to Wy w momencie, kiedy mijają te 3 miesiące, możecie się z tej oferty wycofać, nie tracąc zaliczki, o zaliczce będzie za chwilę, albo możecie zadecydować, że będziecie czekać jeszcze. Jak to ocenić, czy Wam się to opłaca? Tutaj znowu może być potrzeba skonsultowania się także z własnym architektem, jeżeli macie taką wewnętrzną potrzebę, żeby spokojniej spać, który Wam powie, rzeczywiście architekt właściciela ma rację, to można zalegalizować, będzie musiał przedstawić projekt w tym urzędzie, będzie musiał zapłacić mandat za nielegalne wybudowanie, tyle i tyle, ale kiedy to zrobi, to zostanie zalegalizowane. Świetnie, jeżeli tak jest, no to teraz jest kwestia czasu. Niestety, ile to potrwa, tego Wam nikt nie może powiedzieć. Architekt będzie wiedział, że zwykle to trwa na przykład 2 miesiące w urzędzie. Ale to nie architekt jest tym urzędnikiem. To nie architekt decyduje o tym, ile urząd będzie potrzebował czasu. Także niestety te sprawy lubią się przedłużać. Szczególnie teraz, w czasach pandemii, kiedy wielu urzędników pracuje zdalnie. No chyba troszeczkę na całym świecie tak jest, prawda? Także są to rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić, czy warto, na ile Was ta nieruchomość interesuje i czy możecie poczekać. Ale zawsze, zawsze trzeba je uwzględnić na piśmie w ofercie, którą składacie. Teraz, jaka jest różnica, kiedy rozmawiacie z właścicielem bezpośrednio? Często to wszystko ugadujecie po prostu, prawda? I nie spisujecie tego. Zdajcie sobie sprawę z tego, że to będzie szybciej, będzie bez agencji, ale będzie się też łatwiej z tego wycofać komukolwiek i Wam oczywiście, i może chcecie mieć taką możliwość, i właścicielowi. Także Wy zaoferujecie jakąś cenę, on może się i zgodzi, tak, okej, podamy sobie rękę na zgodę. Oczywiście wiele osób będzie mówiło, dla mnie uścisk ręki to jest ważniejszy niż wszelkie podpisy. Po prostu moje słowo to jak mur beton. I super, jeśli tak rzeczywiście jest, ale gdyby się ktoś chciał wycofać, no to w takim wypadku po prostu straciliście czas, prawda? Jeżeli się spisuje taką ofertę przez agencję, agencja oprócz Waszego podpisu na ofercie będzie chciała także zaliczkę. A, uwaga, jeszcze jedna dygresyjka. Jeżeli ta oferta jest na kilku stronach, a zwykle to są co najmniej ze 2-3 strony, żeby to wszystko dobrze rozpisać, oprócz podpisu na samym końcu, podpisujcie też choćby parafkę na marginesie każdej strony, ponieważ ta oferta będzie potem kserowana, wysyłana. Miejcie pewność, że każda strona to jest dokładnie ta strona, którą Wy podpisaliście. Okay? Nie mówię, że ktoś będzie Was chciał specjalnie oszukać, ale lepiej po prostu się przed tym obronić w ten sposób, żeby na każdej stronie był Wasz podpis. Teraz tak, agencja będzie chciała zadatku, zaliczki przy tej ofercie. Zwyczajowo robi się to tak, kiedy kupującym jest na przykład Włoch, który ma konto we włoskim banku, że taki zadatek daje się w formie czeku. Tak, we Włoszech funkcjonują czeki, wiem, że w Polsce nie.
We Włoszech funkcjonują czeki i przelewy powyżej 2000 euro, a właściwie od 2000 euro wzwyż, nie wolno płacić gotówką. Czyli nie istnieje coś takiego, że na akt notarialny, gdzie płacimy za nieruchomość więcej niż 2000 euro, przechodzicie z walizką pełną pieniędzy. Nie ma czegoś takiego. To musi być albo przelew, albo czek. I już wtedy, kiedy dajecie zaliczkę, zadatek przy składaniu oferty, to najlepiej, gdyby to był czek. Ale oczywiście czek możecie wystawić, jeżeli macie konto we włoskim banku. Czy można mieć konto we włoskim banku, to materiał na kolejny film, jeśli chcecie, opowiem o tym. Można. Także o tym będzie w jakimś innym filmie. Przypominam Wam, że jeśli nasuwają Wam się jakieś pytania, podczas gdy ja mówię, proszę piszcie je w komentarzach albo notujcie sobie gdzieś, bo zrobimy transmisję na żywo, gdzie będę na nie odpowiadać, ale oczywiście, jeżeli mi napiszecie je w komentarzach, będę mogła się do tego lepiej przygotować, no chyba, że chcecie mnie zaskoczyć i zobaczycie, jaka Paulina przygotowana, czy nie. A przy tym oczywiście będę mogła Wam też odpowiedzieć w komentarzach. O czym było? O czekach. Także kiedy składacie ofertę, być może nie macie jeszcze konta we włoskim banku, może składacie ją zdalnie, może macie pieniądze w kieszeni, a może macie konto w banku polskim czy w jakimkolwiek innym. Co wtedy? Wtedy zwykle taki zadatek powinno się przelać przelewem. Ale mówicie, no czek to jedno, prawda? Bo czek przechodzi z rąk do rąk i kiedy oferta nie zostanie zaakceptowana i mają do Was wrócić te pieniądze, o tym za chwilę będzie, no to bardzo łatwo dać czek. Ale jak już wpłaciliście, potem przelać z powrotem, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Ale też do zrobienia oczywiście. To, co my często robimy w takich wypadkach, to na przykład zawieramy w takiej ofercie jeszcze jeden punkt, w którym mówimy, w momencie zaakceptowania oferty przez właściciela, kiedy kupujący, oferujący będzie już wiedział, że oferta została zaakceptowana, ma 24 godziny na przelanie zadatku. Jeśli by nie przelał, no to to wszystko traci ważność. I to jest taki już troszeczkę bezpieczniejszy, powiedzmy, sposób, ponieważ już przelewacie zadatek, kiedy wiecie, że oferta została zaakceptowana. Albo można to wszystko z pomocą agencji, albo bez pomocy agencji, przeprowadzić u notariusza, ponieważ taka oferta, znowu mi się trzęsie statyw, słuchajcie, wiatr wieje, taka oferta to nie jest nic innego jak umowa przedstępna, kiedy już zostanie podpisana przez wszystkich. Także można po prostu udać się do notariusza i dać przygotować umowę przedstępną. I wtedy taki zadatek wpłacić na konto depozytowe notariusza. I on tam sobie będzie czekał, bezpieczny u notariusza, i to notariusz będzie nim dysponował, i to notariusz zadecyduje, kiedy, znaczy zgodnie z tym, na co się umówicie, przelać go na konto sprzedającego, a kiedy oddać go Wam. To jest bezpieczna opcja. Ale pamiętajcie o tym, że wtedy i notariuszowi będzie trzeba zapłacić za tą umowę przedstępną, także jakieś tam dodatkowe koszty będą. Co dalej? Jak to działa dalej? Poczekam, aż mi się przestanie trząść statyw. Co dalej? Składacie taką ofertę z zadatkiem. Ile taki zadatek zwykle wynosi? Kilka procent wartości nieruchomości zwykle. Ale weźcie pod uwagę to, do czego on służy. Dlaczego mówię, żeby rozważyć wysokość zadatku, myśląc o tym, do czego on służy? Bo tak. Kiedy składasz ofertę i zostawiasz ten zadatek, on jest zabezpieczeniem dla kupującego i dla sprzedającego. Czyli jeżeli, kontynuując, jak mówiłam wcześniej, składam ofertę, dom kosztuje 100 tysięcy euro, ja oferuję 90 i na przykład 5 tysięcy euro zadatku. To znaczy, że gdybym ja się nagle rozmyśliła, po tym jak właściciel zaakceptował moją ofertę, po tym jak zgodziliśmy się co do warunków, ja nagle się rozmyślam, bo nie będę już kupować domu we Włoszech, w ogóle chciało mi się, albo na przykład znalazłam inny w domu i wolę kupić tamten, po prostu tak, o, rozmyśliłam się, wtedy te 5 tysięcy euro stracę. Gdyby właściciel się rozmyślił i stwierdził, że nie, ja jednak tej pani tego domu nie sprzedam, bo może mam innego kupującego, a może w ogóle to ja już tego domu w ogóle nie będę sprzedawał, będę ja w nim mieszkał, albo dam synowi,
to wtedy właściciel ma stracić 5 tysięcy, czyli musi nam oddać nasz zadatek i jeszcze dodatkowe 5 tysięcy, dwukrotność tej kwoty. Czyli jeżeli na przykład napisałam w umowie przedwstępnej, w mojej ofercie, że kupuję ten dom tylko jeżeli nie jest obciążony żadną hipoteką, to gdyby się nagle okazało już po zaakceptowaniu mojej oferty i po zgodzeniu się co do wszelkich warunków, że ta hipoteka jednak jest, bo nagle się pojawiła, mam prawo odstąpić od umowy, nie tracąc mojego zadatku. To chyba jest jasne, prawda? I to się tyczy do wszelkich warunków zawartych w umowie. Dodatkowo ten zadatek staje się zaliczką, czyli oczywiście jeżeli ja kupuję za 90 tysięcy euro, dałam już 5 tysięcy, no to na akcie muszę zapłacić te pozostałe 85 tysięcy euro. Dlatego rozważcie wysokość zadatku w ten sposób. Z jednej strony musicie sobie móc na niego pozwolić, musicie mieć świadomość, że gdybyście odstąpili od umowy i nie kupili, to wtedy go stracicie. Z drugiej strony właścicielowi nie może się opłacać odstąpić od umowy, prawda? Jeżeli nieruchomość kosztuje 100 tysięcy euro i właściciel znalazłby innego kupującego, który zamiast 90, które zaoferowałam ja, oferuję mu równe 100, ale ja zostawiłam 5 tysięcy zadatku, czyli on musi mi oddać 10 tysięcy euro, żeby odstąpić od umowy ze mną. Już mu się nie opłaca, prawda? Właśnie w ten sposób należy o tym myśleć. Zadatek sprawia, że nieruchomość zostaje zablokowana dla Was przez tą agencję. Czyli złożyliście ofertę, będziemy dalej mówić o tym hipotetycznym domu, który chciałam kupić za 90 tysięcy euro, a właściciel wołał 100? Dobrze. Mówimy o tym. Słuchajcie, składam ofertę 90 tysięcy euro za ten dom i zostawiam kilka procent jako zadatek, czekiem powiedzmy. Czyli te 3-5 tysięcy euro na czeku, czekiem na właściciela, nie na agencję, ten czek jest wypisany, czyli na właściciela, tylko właściciel może go zainkasować. Dobrze, wystawiamy ten czek na właściciela, dajemy to wszystko agencji. Co robi agencja? Agencja idzie z tą ofertą do właściciela, i jeżeli on zaakceptuje i podpisze, to jeszcze nie jest pełna umowa. Agencja musi znowu porozmawiać z Wami i zakomunikować Wam oficjalnie, że oferta została zaakceptowana. Tylko w tym momencie rzeczywiście umowa jest zawarta. Także Wy musicie się dowiedzieć o tej akceptacji. No, to jest ważne. Bo nie jest tak, że złożyliście ofertę i teraz co, mija tydzień, drugi, trzeci i nie wiecie, co się z nią stało, a po 3 tygodniach agencja Wam mówi, tak, bo po 3 dniach on już zaakceptował. Nie, to tak się nie liczy, słuchajcie. Wy się musicie dowiedzieć w określonym okienku czasowym, Jezu, to brzydko, nie, brzydko, nie, w określonym momencie, że ta oferta została zaakceptowana. Wtedy umowa jest zawarta. I uwaga! Według włoskiego prawa to w tym momencie rodzi się prawo agencji nieruchomości do prowizji. Czyli agencja nie ma jako obowiązek doprowadzenia do sprzedaży tej nieruchomości, do zakupu tej nieruchomości. Pracą agencji jest doprowadzenie do porozumienia stron. A w momencie zawarcia umowy przedwstępnej jest porozumienie stron. I teraz tak. Wiele agencji powie Wam, że tak, tak jest, ale oni doprowadzą Was do aktu. I ja Was zachęcam do współpracy z tego typu agencjami, które doprowadzą Was do aktu notarialnego. Ponieważ zawarcie umowy przedwstępnej to jest jedno i jeżeli rzeczywiście nie ma żadnych problemów, to potem po prostu jest tylko kwestia organizacji aktu. Ale jeżeli na przykład są już jakieś dodatkowe sprawy, typu właśnie ten remont, typu te dokumenty, remont, to znaczy ta możliwość przeprowadzenia remontu, czy nie, czy jakaś dokumentacja do załatwienia, no to się już może przedłużyć. Możemy napotkać jakieś nieprzewidziane komplikacje. Lepiej, żeby kto Wam pomógł zawrzeć tą umowę, był z Wami aż do aktu. To ważne, prawda? Kiedy kupujecie bezpośrednio od właściciela, jeżeli nie ma żadnych komplikacji i umawiacie się od razu do notariusza, no to zdawajcie sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zostawiacie żadnej zaliczki, żadnego zadatku i nie podpisujecie niczego, żadnej oferty, tylko po prostu umawiacie się do notariusza,
do ostatniej chwili nie macie pewności, że kupicie tą nieruchomość. Zdajcie sobie z tego sprawę. Oczywiście, kiedy macie ofertę podpisaną, to też i tak, póki nie kupicie, nie kupiliście, prawda, nie jesteście właścicielami, no ale jednak jest tam ten zadatek, są te podpisy, to już jest jakaś gwarancja. A kiedy po prostu się umawiacie słownie z właścicielem, no to do momentu, kiedy usiądziecie przed notariuszem i podpiszecie, nie macie żadnej pewności, że ktoś się nie rozmyśli. Także, żeby to było jasne, to za to płacicie agencji. To za to płacicie agencji. Żeby po prostu przeprowadziła Was przez kolejne etapy, dając Wam w tym momencie pewność. No, pewności nie ma nigdy na 150%, prawda? Zawsze coś może się zdarzyć, ale będziecie bardziej bezpieczni w tym momencie. To już każdy zadecyduje sam, bo oczywiście jeżeli ja kupuję nieruchomość za 10 tysięcy czy 15 tysięcy euro i dla mnie to są po prostu drobniaki, no tak się może zdarzyć, prawda? I że jakby to nie wyszło, no to spoko, nie będę płakać. I dokumenty są w porządku, więc tylko kwestia zorganizowania notariusza i wszystkiego, no to właściwie po co spisywać, umawiamy się na za 2 tygodnie u notariusza, idziemy, podpisujemy, do widzenia. Może tak być, nie musicie potrzebować koniecznie agencji, ok? Także każdy rozważa, czy jest mu to potrzebne, czy nie. I moje klasyczne pytanie, o czym jeszcze miałam Wam mówić? Spojrzę w ściągę. Słuchajcie, mówiliśmy o ofercie, o tym, kiedy rodzi się prawo agencji do prowizji, czyli uwaga, może się zdarzyć, że agencja Wam powie, że w momencie, kiedy dowiadujecie się, że Wasza oferta została zaakceptowana, macie zapłacić prowizję. I teraz agencja ma do tego prawo. To, że Wam się to nie podoba albo coś, no to jest inna sprawa. Ja też uważam, że dużo lepiej jest doprowadzić klienta do aktu notarialnego, ale czasami zdarza się na przykład tak, że w umowie przedstępnej umowa jest taka, że na przykład akt notarialny będzie za rok. No to co, będę czekała rok, a wszystko już jest dopięte? Można się ugadać, że na przykład połowa prowizji teraz, a połowa na akcie. Można. To są wszystko po prostu kwestie dogadania się. I przede wszystkim, kiedy się dogadacie, zapisania i podpisania. Ja wiem, że jestem troszkę nudna z tym zapisywaniem i podpisywaniem, bo zawsze Wam o tym mówię, ale to naprawdę, uwierzcie mi, jest ważne. I myślę, że tutaj prawnicy przyznają mi rację, że zawsze jest lepiej mieć podpis i mieć spisane to, o czym się, na co się umawiacie. Także, kiedy składacie ofertę przez agencję, w momencie składania oferty powinniście także dostać druczek, albo w samej ofercie to będzie, albo to będzie dodatkowy druczek, gdzie agencja Wam napisze dokładnie, ile będziecie musieli zapłacić jej prowizji i kiedy będziecie musieli tą prowizję zapłacić. To nie może być niespodzianka. Możecie nie wiedzieć o tym dokładnie, kiedy oglądacie dom, ale w momencie, kiedy składacie ofertę i podpisujecie, musicie podpisać też to. Musicie umówić się dokładnie z agencją, ile będziecie płacić i kiedy będziecie to płacić. Dobrze, w takim razie co dalej? Złożyliście ofertę, została ona zaakceptowana, wiecie już, że została zaakceptowana. Umówiliście się też dokładnie z agencją, ile będziecie płacić jej prowizji i kiedy. Albo może już zapłaciliście nawet tą prowizję. I teraz następnym krokiem jest umówienie się do notariusza. Co dalej? O procedurach notarialnych przy zakupie przez osobę nie mówiącą po włosku będę mówiła w innym filmie, bo ten się już robi bardzo, bardzo długi. Powiem Wam tylko, jakie dokumenty musicie dostarczyć. Jeżeli jesteście obywatelami polskimi, nie ma wielkiej różnicy przy zakupie nieruchomości przez obywatela polskiego, czyli unijnego i Włocha. Także nie musicie dostarczać jakichś nie wiadomo jakich dokumentów. Musicie mieć ważny dokument tożsamości. Musicie wyrobić sobie słynny codice fiscale, czyli włoski PESEL. Kto jeszcze nie wie, co to jest i do czego służy, odsyłam Was do innego mojego filmu. Link pod tym filmikiem będzie. To codice fiscale, to już się niektórzy podśmiechują, ale rzeczywiście on jest potrzebny i tutaj po prostu trzeba go sobie wyrobić. Jeżeli jesteście w związku małżeńskim, notariusz będzie Was pytał, czy jesteście we wspólnocie majątkowej, czy macie rozdzielność majątkową, ale tutaj powinna wystarczyć Wasza deklaracja. Notariusz, jeżeli jest bardzo, bardzo precyzyjny, może poprosić o jakiś odpis z aktu ślubu i wtedy taki odpis będzie trzeba tłumaczyć na włoski albo na angielski, jeśli notariusz zna angielski i się tym zadowoli.
W każdym razie może was zapytać o to. Już, nie potrzebujecie innych dokumentów. Dokumentację nieruchomości dostarcza sprzedający. I to on powinien ponieść wszelkie koszty związane z dokumentacją nieruchomości. Czyli to jego, na jego odpowiedzialność i od niego zależy dostarczenie tego, co dokumentuje własność. Czyli musi to dostarczyć już wcześniej agencji albo po prostu bezpośrednio notariuszowi. Tego, co dokumentuje sytuację nieruchomości pod względem technicznym, czyli mapek, pozwoleń na budowę i tak dalej. Certyfikat energetyczny, czyli certyfikat, który pokazuje klasę energetyczną nieruchomości A, B, C, D i tak dalej, jak lodówki na przykład, który do czego się przydaje, też możemy o tym opowiedzieć kiedyś, jest w każdym razie niezbędny do aktu notarialnego, a tak właściwie już w momencie, kiedy wystawia się nieruchomość na sprzedaż, według włoskiego prawa powinno się ten certyfikat mieć, żeby w samym ogłoszeniu już móc podać klasę energetyczną nieruchomości. Czy klasa energetyczna nieruchomości stanowi o jej wartości, to jest temat do dyskusji. W niektórych okolicach, takich jak na przykład moja, czyli na wschodniej Sycylii, większość nieruchomości, które nie są nowe, czyli nie zostały wybudowane w przeciągu ostatnich 5-10 lat, ma najniższą klasę energetyczną, czyli G albo F. Można wtedy, czasami się opłaca kupić nieruchomość o niższej klasie energetycznej, ponieważ potem remontując ją i podnosząc klasę energetyczną, można dostać zwrot niektórych kosztów. Ale to osobny temat, o którym nie będziemy teraz dyskutować. To, o czym chciałam powiedzieć, to, że te dokumenty dostarcza sprzedający i to on ponosi koszty związane z uzyskaniem ich. Zwyczajowo. Bo oczywiście może się okazać, że chcecie się dogadać w inny sposób. Ale to są już osobne, powiedzmy, ustalenia, które zawsze na piśmie i można indywidualnie się zgodzić na jakiś inny podział tych wydatków. Teraz tak. Kto wybiera notariusza? Kupujący. Zwyczajowo to kupujący wybiera notariusza. Dlaczego tak jest? No bo to kupujący jest w tym wypadku słabszą stroną, prawda? To kupujący wykłada pieniądze, to kupujący będzie temu notariuszowi płacił, więc niech on wybierze, komu chce zapłacić. Motocykle przejeżdżają. I oczywiście możecie mi powiedzieć, ja nie znam żadnego notariusza, będę kupował dom we Włoszech, jestem w Polsce, przyjadę tutaj kupić ten dom, ale ja notariuszy tu nie znam. Jak tego notariusza znaleźć? Agencja może wam w tym pomóc, może wam go zasugerować też sprzedający, ale tutaj szczerze mówiąc nie radzę. Kot się wydziera, nie będę tym razem przerywać filmiku ze względu na wydzierającego się kota. Zrobiłam to już raz, słuchajcie, potem zapomniałam zmontować i niektórzy z was wiedzą jak wyszło. Kocie... No miał i patrzy na mnie. Kot sąsiadów, tym razem nie mój. Słuchajcie, nie polegałabym na sprzedającym wyborze notariusza, bo lepiej jednak dmuchać na zimne. Ja zakładam, że to w dobrej wierze. Może się nawet zdarzyć tak, że ten sprzedający radzi wam jakiegoś notariusza, ponieważ ten notariusz już zna tą nieruchomość. Na przykład on, kiedy ją kupował, to podpisywał akt właśnie u tego notariusza i on już ma w archiwum wszelką dokumentację. I to rzeczywiście pozwoliłoby zaoszczędzić na czasie. I to super, prawda? I notariusz już ma to wszystko przestudiowane. Ale z drugiej strony dajemy też jakby możliwość jak na jakieś tam dogadywanie się między sprzedającym a notariuszem, które nie powinno mieć miejsca, ponieważ notariusz jest urzędnikiem państwowym i to on gwarantuje. Ale wiecie, no, jesteśmy na południu Włoch. Ja bym jednak dmuchała na zimne. Wybierzcie sami notariusza albo pozostawcie ten wybór, to doradzenie wam agencji. Nie polegajcie na sprzedającym w tym wypadku. Fakt jest też taki, że żeby wybrać notariusza, pomijając kwestie ekonomiczne, czyli ile ten notariusz bierze, między jednym a drugim notariuszem mogą być różnice ze względu na przykład w dużym mieście, nie wiem, będzie kosztował więcej. Jakiś tam super renomowany, starszy wiekiem notariusz będzie kosztował więcej niż jakiś tam młody, ale to już oczywiście wy wybieracie, co jest dla was ważne, czy zapłacić kilka stów mniej, czy mieć jakiegoś notariusza uznawanego za renomowanego.
Musicie znaleźć notariusza, który będzie w stanie wasz akt przeprowadzić, czyli tutaj ocieramy się o kwestie językowe, bo też niestety nie wszyscy notariusze wszystkie rodzaje aktów są w stanie przeprowadzić i chcą przeprowadzać. O tym będzie osobny film. Ale zakładamy, że wybraliśmy tego notariusza, któremu my będziemy płacili. Notariusz przed aktem wam już powinien dać na piśmie czy mailem, tak żeby to gdzieś tam zostało, preventivo, czyli oszacować, ile będzie wynosiło jego honorarium i wszelkie podatki, które będziecie płacili, bo to wy płacicie podatki od zakupu tej nieruchomości i od zarejestrowania aktu. O tym będzie właśnie w filmie o notariuszu, ile to wynosi i tak dalej. To notariusz gwarantuje, że wszystko będzie przeprowadzone bezpiecznie. Także to notariusz sprawdza hipoteki, tak jak już mówiłam wcześniej, sprawdza je w momencie, kiedy dostaje dokumenty. Słuchajcie, u sąsiadki pralka wiruje i strasznie zaczęła mi hałasować, chyba przerwę. To notariusz gwarantuje, że kupujecie w sposób bezpieczny. Czyli agencja może wam to ułatwić, pokazując wam, czy gwarantując, że dokumenty zostały już przestudiowane przez agencję, czy przez współpracującego z agencją architekta, jeśli była taka potrzeba. I już jest znana sytuacja danej nieruchomości, ale finalnie to notariusz gwarantuje, że kupujecie w sposób bezpieczny. Także notariusz, którego wybieracie wy mu płacicie. A z drugiej strony, co robi ten notariusz? Najpierw sprawdza, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, tak? Czyli sprawdza to już w momencie, kiedy zanosicie mu dokumenty. Czy tam agencja mu dostarcza te dokumenty, czy sprzedający dostarcza mu te dokumenty, bo zwykle bywa w ten sposób. Jest to sprawdzone, jesteście o tym poinformowani. Potem sprawdzi to jeszcze raz, albo przed samym aktem, albo jeśli będziecie kupować, płacąc, używając konta depozytowego notariusza do zapłaty, zaraz o tym, co to jest, to sprawdzi to zaraz po podpisaniu aktu, ale przed rejestracją go. I to jest najbezpieczniejsza opcja, słuchajcie, to jest bardzo dobra opcja, szczególnie jeżeli za dom płacicie przelewem, ponieważ Włoch przyjdzie z czekiem. Włoch przychodzi z czekiem kasjerskim, stawianym przez bank. To nie jest czek z książeczki czekowej, tylko taki już wydrukowany, te pieniądze na koncie są zablokowane. Czyli nie ma możliwości wystawienia tego typu czeku bez pokrycia. Włoch przychodzi z tym czekiem i w momencie, kiedy podpisuje akt, po prostu ten czek przechodzi z rąk do rąk i potem ten sprzedający po prostu pójdzie sobie do swojego banku i go sobie wpłaci. A jeżeli wy nie macie konta we włoskim banku i nie macie takiego czeku, będziecie płacić przelewem bardzo prawdopodobnie. Najlepszą opcją jest w tym wypadku konto depozytowe notariusza. Notariusz poprosi was o przelanie kwoty, którą będziecie płacić za dom, na swoje konto depozytowe przed aktem, czyli dzień przed, dwa dni przed. Zwykle notariusz prosi was o przelanie jej w ten sposób, żeby dzień przed aktem te pieniądze już znalazły się na koncie. Bo teraz notariusz może nie wiedzieć, ile zajmie ten przelew międzynarodowy. Teraz już banki są bardzo szybkie, prawda? Są też przelewy międzynarodowe po prostu momentalne, ale może to trwać 24 godziny. Kiedyś trwało to kilka dni. Także to notariusz wam powie, ja chcę, żeby te pieniądze były na moim koncie depozytowym dzień przed aktem. I kiedy te pieniądze tam są, podpisujecie akt, notariusz po waszym podpisie ten sam dzień później, jak najszybciej, przeprowadza znowu wszystkie kontrole, czyli sprawdza, czy nie ma hipotek, sprawdza, czy jest wszystko w porządku i rejestruje ten akt i przelewa z konta depozytowego pieniądze na konto sprzedającego. Tylko po wszystkich tych kontrolach. Więc to jest zdecydowanie najbezpieczniejsza opcja. Oczywiście można by też przelewać pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego, tylko że tutaj mamy trudności techniczne, ponieważ te pieniądze powinny zostać dostarczone w momencie podpisu, prawda? No ale jeżeli to jest przelew zagraniczny i nie wiemy, ile on będzie szedł, no to co? Przelejemy wcześniej? A jakbyśmy tego aktu w końcu nie podpisali z jakiegoś powodu? A co, przelejemy później? A sprzedający podpisze bez dostania pieniędzy? Także polecam depozyt u notariusza w przypadku płatności przelewem. Jeżeli macie czek kasjerski, no to po prostu on przejdzie z rąk do rąk. Czy wyczerpałam temat? Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pytajcie w komentarzach, odpowiem. Jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do aktu,
Chciałam dopowiedzieć o czymś ważnym, co będzie dotyczyło Was, jeżeli kupujecie tak zwane mieszkanie w bloku. No bo są tutaj także takie mieszkania w bloku, to nie dokładnie takie spółdzielnie, jakie znamy z Polski, ale powiedzmy mieszkania w bloku, gdzie gdzieś się tam tego czynszu spółdzielni, mówiąc po polsku, płaci. Także w przypadku zakupu takiego mieszkania, co jest ważne, o co niektórzy notariusze proszą, a jeżeli notariusz nie poprosi, to zachęcam Was do poproszenia agencji o dostarczenie czegoś takiego albo właściciela o dostarczenie czegoś takiego. Tak zwana liberatoria del condominio, to znaczy administrator tej spółdzielni, czyli administratore di condominio, powinien wystawić dokument, w którym potwierdza, że sprzedający nie ma żadnych długów wobec spółdzielni, ponieważ takim spółdzielniom się płaci jakąś tam kwotę rocznie czy miesięcznie. Płaci się też za remonty, jeżeli byłyby jakieś dodatkowe wydatki, może remontowali fasadę, może wymieniali okna i może za to trzeba jeszcze zapłacić. Wy musicie o tym wiedzieć, to znaczy najlepiej by było, gdyby po prostu nie było żadnych zaległości i kiedy kupujecie mieszkanie, konto ze spółdzielnią byłoby na zero. Ale może się okazać, że na przykład są jakieś długi. Musicie o tym wiedzieć. Możecie się oczywiście dogadać ze sprzedającym, że te długi uiścicie wy potem, uregulujecie wy, że to wy zapłacicie te 1000 euro, które on jest dłużny spółdzielni. Ale musicie o tym wiedzieć. Żeby uniknąć niespodzianek, właśnie o to trzeba poprosić. Trzeba poprosić o papier ze spółdzielni, który zaświadczy, jaka jest sytuacja tego mieszkania, ponieważ te długi po prostu są związane z nieruchomością. One przejdą na Was, jeżeli kupicie to mieszkanie, nie wiedząc o tym. Także uwaga, uczulam na to. Czy coś jeszcze? Ja wiem, że nie opowiedziałam szczegółowo o samym akcie notarialnym i o tym, ile się płaci notariuszowi, co notariusz i tak dalej, jak go wybrać. Nie mówiłam o tym specjalnie z premedytacją, ponieważ to będzie osobny film. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić etapy zakupu od momentu obejrzenia nieruchomości i decyzji o kupnie, aż do spotkania u notariusza. Czyli mówiłam o ofercie, która jest niczym innym jak umową przedwstępną. Czyli można ją także podpisać po prostu u notariusza, albo można ją zrobić przez agencję. Uwaga, taka oferta podpisywana w agencji, żeby miała ważność umowy przedwstępnej, na to uczulam, jeżeli będziecie czekać długo na akt, musi zostać zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, czyli w Agencji delle Entrate. Jeżeli podpisujecie tą ofertę, ona zostaje natychmiast zaakceptowana, a potem od razu w szybkim czasie, czyli na przykład mniej niż miesiąc, umawiacie się do notariusza, no to większość agencji Wam powie, że nie ma sensu tego rejestrować. To już są takie kwestie praktyczne, zaoszczędzi się parę stów. Jeżeli rzeczywiście idziecie od razu do notariusza, to może nie być sensu tego rejestrować, aczkolwiek powinno się to rejestrować, tak? Prawo mówi, że taka oferta powinna być zarejestrowana, a potem idziemy do notariusza, ale no, koszty rejestracji takiej oferty to jest znowu kilka stów do podziału między stronami albo do zapłacenia przez kupującego. Także zadecydujcie, czy chcecie to płacić. Kiedy robicie, podpisujecie umowę przedwstępną u notariusza, no to ona wtedy jest rejestrowana na pewno, także płacicie i notariuszowi, i za tą rejestrację, stąd dodatkowe koszty. Dobrze, jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam Was do wpisania ich w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć już pod komentarzem, ale tak jak Wam mówiłam, będę zbierała pytania i planuję zrobić transmisję na żywo, w której będę na nie odpowiadać, a także będziecie mogli zadawać mi pytania na żywo. Także zaskoczcie mnie. W tym filmie mówiłam o zakupie za gotówkę, znaczy bez kredytu. Na pewno się zorientowaliście, kto jest zainteresowany zakupem z kredytem, na kredyt, zorientował się, że w ogóle nie mówiłam o takiej opcji. To nie znaczy, że takiej opcji nie ma, dla cudzoziemców jest, ale do filmu o tym będę się musiała przygotować osobno. To jest, powiedzmy, osobny aspekt, troszeczkę inny. Także tym razem mówiliśmy o zakupie za gotówkę. I przypominam, za gotówkę to nie znaczy walizka z pieniędzmi, jak na filmach. Jak? Nie wiem, czy w Polsce jeszcze jest to możliwe. Być może tak, jeszcze kilkanaście lat temu tak było, bo wiem, widziałam.
We Włoszech absolutnie nie jest to możliwe. Także we Włoszech o 2000 euro wzwyż płacimy tylko czekiem lub przelewem. Ważne. Także za prowizję agencji. Także za cokolwiek innego. Dobrze. Także na dzisiaj z Wami się pożegnam. Proszę Was o komentarze. Jeśli film Wam się podobał, proszę Was o polubienie go. Subskrybujcie kanał. Będą co weekend nowe filmy. Po raz pierwszy właśnie ten dzisiaj ma premierę na kanale YouTube, a nie na Facebooku. I od dzisiaj myślę, że tak będzie. Także na dzisiaj to wszystko. Miłej niedzieli i cześć!